Dobry wieczór Państwu. Jeszcze raz dzień dobry razem z Kitą. Trochę w małej, w innej scenarii teraz zupełnie. Ktoś poradził mi, żebym zmniejszył obraz. To wtedy inaczej, może będzie mniej tutaj to się mulić. Zobaczymy zresztą. Tak musi być. Cześć Kita. Zaraz zobaczymy, więc nie widzę, co się dzieje na tym obrazie. Widzicie mnie Państwo? No. Coś się pokazuje, ale takaś idiotyczna reklama mi się teraz pokazała. Nie wiem po co, nie wiem skąd się biorą te reklamy. O, pomijamy i zobaczymy, czy mnie w ogóle widać, proszę Państwa. Widać mnie, mniej się mule. Słyszycie mnie Państwo? O, idzie tak samo chyba. Ale niech tak będzie. Słyszycie mnie Państwo w ogóle? To bardzo się cieszę, jeżeli mnie słyszycie. A nie, no niestety, idzie tak jak idzie. Po prostu. Nie wiem dlaczego proszę państwa co się z tym wszystkim dzieje, dlaczego tak jest, nie potrafię powiedzieć, ale chyba mnie mam nadzieję, że mnie słyszycie. Wyłączyłem wszystkie programy obciążające internet. Wszystko jest wyciągnięte. Jest obniżona rozdzielczość i kamery do tego do minimum. No. Ale przynajmniej żeby mnie było słychać. No, dobra, cześć kita. Trochę jak Państwo widzicie pojawiają się tutaj różne inne dziwne rzeczy, no niestety to tak jest, nic nie poradzimy, tak będzie musiało być, będę na małutkim tym bardziej ekraniku, spróbowałem, tak wychodzi, nic innego nie poradzę, nie mam możliwości nadawania z innego internetu i inaczej, więc jakoś to najważniejsze, że mnie Państwo słyszycie, dobrze, mam nadzieję, że nie zerwię tego streamu w ogóle, jeszcze poobserwuję. No, obserwuję no właśnie tu cały czas bardzo mały jest ten no niestety przepustowość tego internetu jest bardzo mała ja to widzę w tej chwili po tym co się dzieje kilo, po kilobajtach spada niestety dobra Pojawi się nas napis jeszcze pod jednym z obrazków. Niestety nie mogłem dać okładek wszystkich swoich książek, dlatego że nie mam praw autorskich. Mam prawa autorskie do mam prawa obsedowane przez Piotka Wójcika, który jest autorem tych wszystkich okładek do Holuba i do drugiej części Holuba i mogę je spokojnie puszczać. Tego mema też mi zrobił pod spodem, więc jak Państwo widzicie, zaraz się pod tym memem pojawi różny dziwny napis, prawda? Przepraszam. Dobrze. Spróbujemy. Jakoś polecimy, proszę Państwa. Ja wiem, że Państwo się tak Speed Test pokazuje słabe łącze, proszę Pana, naprawdę się na tym znam. Nie słabe, tylko to jest łącze telefoniczne. Jak się okazuje, a nie światłowodowe i przy streamingu niestety tak to wychodzi, jak wychodzi, nic na to nie poradzę, Nic nie da poradzę. Jak Państwo widzieliście, z telefonu leciało lepiej. Zobaczymy. Dobra, proszę Państwa, Wielki Brat patrzy i co z tego, niech sobie patrzy, oczywiście. I niech sobie patrzy, proszę Państwa, i niech sobie patrzy. Ja wiem, że czekają Państwo na parę, na parę różnych tematów, ja o nich wszystkich powiem, ale zaczniemy od tego wczorajszego i od tego, dlaczego dałem sobie taki tytuł, o tym słynnym systemie Pegasus. Wczoraj był program w TVN24 na ten temat. Bardzo ciekawy zresztą był ten program, muszę powiedzieć, i bardzo śmieszny dla mnie. No ale śpieszny. przede wszystkim, ale zanim zacznę mówić o chciałem coś powiedzieć do pana wiceministra Wąsika, który na... Yy, zresztą w ogóle szefowie służb specjalnych wczoraj dziennikarzom nie potrafili odpowiadać, bo zamiast powiedzieć nie... Nie mamy czegoś takiego, albo wiedzieć mamy i co z tego. To zaczęli się, proszę Państwa, yy, zaczęli się popro, zaczęli się lekko jakoś tak tłumaczyć, kręcić, udawać, że nic nie wiedzą i tak dalej. Ja sądziłem, że oni są inteligentniejsi, ale nie dziwię się, że tacy są jak są. Niech to będzie. Natomiast y, do pana ministra yy, Wąsika: yy, formy i metody pracy operacyjnej nie są tajne, jak mówi pan Wąsik. Jeśli są tajne w Polsce, to jest to bardzo śmieszne, bo ja proponuję, żeby pan minister Wąsik e, znalazł w internecie coś, co się nazywa Affidavit of Amos Ames, ewentualnie Affidavit of Hansen. E, to jest, e, przetłumaczę no, na wszelki wypadek, zresztą pan Wąsik prawdopodobnie ma tłumaczy, więc potrafi. Którzy znają język angielski, no, u nas ministrowie i szefowie nie muszą znać żadnych języków, polskiego też zresztą. Więc Proszę Państwa, więc to jest akt oskarżenia swoisty przeciwko Amesowi i przeciwko, drugi to jest przeciwko Hansenowi. Można go znaleźć w internecie. Tam jest nawet opisane budowa schowków, jakich używał Ames w łączności z. Amerykanami, z Rosjanami oraz metody, wszystkie metody i środki pracy operacyjnej, jakie zastosowała FBI, a przedtem CIA, żeby złapać tych szpiegów. Proponuję przeczytać również parę książek z tą moją ulubioną CIA History From Ashes, czyli Tima, Weira, czyli Winera, czyli CIA Historia z, popioł, historia z Popiołów. Parę jeszcze innych historii, by przeczytać sobie na ten temat, poczytać sobie, no może nie na stronach plotkarskich, ale również na stronach FBI, CIA, różnych służb specjalnych, różne dyskusje, jakie są na ten temat. I dowiecie się Państwo, że środki i metody pracy operacyjnej są ogólnie znane, są jawne i są wielko opisane, natomiast tajne są konkretne środki i metody przyłożone do konkretnych obiektów. To jest tajne. To jest tajne. Panie Żczłowieka, pan się już znowu za, zafiksował na tym pytaniu? Odpowiem panu na to pytanie, pan się nie martwi, odpowiem na to pyta, na, na pytanie, które wynika z samego istnienia systemu Pegasus, po prostu na tej zasadzie. Więc pytanie, proszę pana, niech pan sobie już sam potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Z czego mi pan zawraca w głowę w tej chwili, mówię o czym innym? No, teraz się z mnie obrażam, że tak krzyczę. No. Ale proszę państwa, i ja zresztą już wcześniej mówiłem o tego typu systemach. O tego systemach. Oczywiście, system Pegasus istnieje, jest ten system, handlują tymi prywatne firmy. Oczywiście, firmy te pracują dla określonych służb. Są różne, ja sam kupowałem różnego rodzaju sprzęt specjalny w filmach ogólnych, takich Alcatel Al czy innych, za, które tylko są sprzedawane służbą. Oficjalnie to robiłem, proszę Państwa. I ja, to nie jest tajemnicą również to, że mikrofony o określonej częstotliwościach i określonej odbiory także są nie do dostania na rynku. Jest wiele gadżetów niedodostanych na rynku. Po prostu. Proszę Państwa. I to kosztuje bardzo drogo. Nie to kosztuje bardzo drogo. Problemem jest tylko y, z tym wszystkim, jak to zostanie wykorzystane. I tutaj się zgadzam z Państwem i zgadzam się z wieloma ludźmi, że u nas jest to poza kontrolą. To są to jest do badania terroryzmu czy szukania szpiegów? Oczywiście, że tak. Tylko czy to, y, tylko czy to zostanie wykorzystane? I kto kontroluje wykorzystanie tego y, przeciwko szpiegom i terrorystom? Czy to nie zostanie wykorzystane do zbierania haków? Bo obawiam się, że CBA absolutnie czegoś takiego nie potrzebuje. No. Tego, tego, tego moim zdaniem nie potrzebujesz w takiej mierze. Powinno być to w jakiś sposób kontrolowalne. Druga sprawa to jest właśnie kwestia wielkiego brata. Proszę Państwa, Pegasus to jest nic. To już jest nic. To już jest system dość stary. To już jest, ja też miałem Pegasusa, Andrzeja BN, dwa joysticka w latach 90., dwa joysticki, joysticki dyskiepka tysiąc w jednym, a jeszcze tak, pamiętam, pamiętam, były takie czasy, ale to nie o to chodzi. Pegasus to jest nic, proszę Państwa. Mówiłem Państwu kilkakrotnie również o, o czymś takim, o biometrii, o różnych danych biometrycznych, o tym, co się dzieje, co się, jak to wygląda, o analizie twarzy czy danych biometrycznych o wykorzystaniu monitoringu w celu inwigilacji człowieka i tak dalej i tak dalej proszę państwa. Także to są także także to jest wielka sensacja, że ktoś tam grzebie w telefonie. I teraz odpowiem taką powiem jedną rzecz. Tak, panie Krzysztofie K. Za pomocą Pegasusa można zaktywować pana telefon. Można. Można z, przejąć wszystkie konta, które pan tam ma, łącznie z bankowym. Można dokonać przelewu, można dokonać wielu innych rzeczy. Prosto tylko, tylko pytanie, czy robi to pan, że, czy, czy kto, po pierwsze po co, to jest raz, ale po drugie, a po drugie, czy nie da się tego zrobić bez pomocy właściciela telefonu. To znaczy, podstawowa zasada, klikanie na linki w wiadomościach. Naprawdę, we wszystkich wiadomościach. Oprócz tego, proszę państwa, ja powiedziałem tutaj, jak zapowiadałem, że tu nie będzie żadnych fajerwerków technicznych, nie o to chodzi. Ja kiedyś chciałem prowadzić takie szkolenia. Jak wykorzystać wielkiego brata? Tak trochę po orwellowsku. jak pokochać wielkiego brata i wykorzystać go dla własnej korzyści, ale nikt na to szkolenie nie chciał, yy, nikt na te, na te szkolenia nie chciał, yy, nie chciał przyjść. No? Nie, to nie. Trzeba przyjąć do wiadomości dwie podstawowe zasady. Że bezpieczny komputer, proszę państwa, to jest komputer, który nie jest włączony do prądu nawet, nie ma zasilania, nie ma karty sieciowej. Ewentualnie jest włączony do prądu, ale nie ma karty sieciowej i nie jest z niczym połączony, a jeszcze siedzi w jakimś takim, powiedzmy, worku czy jakimś tym, czy takim tym, żeby po prostu tylko na nim pisać. To jest bezpieczny komputer, proszę Państwa. To jest bezpieczny komputer, proszę Państwa. Do, więc ustalmy sobie od razu. Bezpieczny telefon, to jest, proszę Państwa, brak telefonu. To jest bezpieczny telefon. Jeżeli decydujemy się na to, że mamy telefon i smartfon, ja mam iPhone'a i jestem z niego bardzo zadowolony i mam, bo to jest narzędzie mojej pracy, to decyduję się na wielkiego brata, proszę Państwa, na odciski palców. Wszyscy sobie zresztą chętnie, jak pojawiły się pierwsze iPhony, pamiętam z odciskami palców, wszyscy się odciski palców, swoje rodziny, a niektórzy nawet znajomych prowadzali, z czego się strasznie Apple cieszyło, prawda? Następna sprawa. Jak się pojawiło to, tak jak mój iPhone X10 to ten dziesiątka, to on rozpoznaje twarz, i moją twarz rozpoznają wszędzie. Ja się na to godzę. Dlaczego nie? No. Yy, Marinda, ja też mam MacBooka i nikt mnie nie może skakować. To nie, bo MacBooku się nie hakuje poza Apple nikt nie skakuje MacBooka. To jest inna sprawa. Ale Apple z kolei nie udostępniło kodów. I tutaj dochodzimy do następnej rzeczy. Czysto prawnej, bo państwo bierzecie, szukacie i tutaj są różni administratorzy sieci. Ja powiem wprost. My mamy w Polsce, tak jak pamiętam z PWPW i z innych firm, również i państwowych, mamy naprawdę świetne zabezpieczenia hardwareowe, softwareowe. Wszystko, wszystko jest pięknie, ładnie, proszę państwa. Tylko że, tylko, że najsłabsze ogniwo w tym wszystkim stoi człowiek, proszę państwa. Łukasz Nowak, każdy telefon można podsłuchać, oczywiście. Stare Nokie są najlepsze z tego wszystkiego, ale można posłuchać. I mam tylko że właśnie człowiek, procedury, ale jest jeszcze jedno, bariery prawne. Bariery prawne, których niestety u nas nie ma i z tego filmu, i z tego programu wczorajszego, ja widziałem tylko jedną rzecz, bo mnie nie interesuje, dobrze, że jest system Pegasus, ja powiem, dobrze, że służby mają takie możliwości, ponieważ yy, walka z terroryzmem, z gangami, z bongami, z, wielkim, z wielkimi przestępstwami, z, ze śpiegostwem, Powinny służby mieć w ręku niestety takie instrumenty. Problem jest oczywiście z wykorzystaniem, z przechowywaniem danych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj dochodzimy do następnej rzeczy. Tak jak powiedziałem raz jeszcze. Jeżeli Państwo decydują się na komputery i na telefony, to korzystajcie z nich mądrze. Je wszystkie można. a nie będę robił teraz tego szkolenia pod tytułem, jak wykorzystać Wielkiego Brata dla swojej. Dla swojej... Może zresztą w cholubie zrobię taki kurde jeden rozdział. A może Holubie Dwa? Nie wiem. Może. Zobaczę. E, proszę państwa, jak wykorzystać wielkiego brata dla sprzedania swojej legendy, po prostu. I dla. Proszę wyobrazić sobie państwa, że pojawiacie się gdzieś na świecie, nie macie ani telefonu, ani maila, ani komputera. Jesteście od razu podejrzani, prawda? Ale jak się okazuje. Ale jak się okazuje, proszę państwa. Yy, pomysłowość prze, przestępców i pomysłowość tych, którzy z tym walczą, jest o wiele większa. Małą sprawę, bo ja przypomnę, że we Francji terroryści porozumiewali się za pomocą gry PlayStation, to był chyba Medal of Honor i tamte Model Warfare. Mój syn też to grał. Tam się mówiło o bombach i tak dalej. szelony nie działały, trudno te parę dziesiąt milionów dzieciaków grających w tych wszystkich inwigilować, prawda? Nie da się. Prawda? No właśnie. Więc. Więc jak Państwo widzicie, to wszystko idzie w obie strony. Natomiast irytuje mnie taka panika, która się natychmiast zbiera. Proszę sobie wyobrazić, bo przecież ja pracowałem w tych służbach, korzystałem z dobrodziejstw całej techniki i to takiej, o której się nawet tym dziennikarzom i tym Pegasus jest niczym przy tym wszystkim, wbrew pozorom. Również z różnych rzeczy, no... Teodorusz Bartoś, jak oczywiście, że można skakować wszystko, a trochę się śmiaje z tego wszystkiego, i, ale to mnie nie interesuje. To mnie nie interesuje. I proszę sobie zauważyć taką zasadę. I proszę sobie zostawić za, taką zasadę. No właśnie ktoś mnie tutaj przerwał. Co, co, o czym ja miałem mówić? Aha, już wiem o czym ja o czym miałem mówić, proszę Państwa. Proszę sobie wyobrazić, siedzę i mam te taśmy z podsłuchów, nawet telefonicznych rozmów i w pewnym rozmowa jest o byle czym, nikt tego nie słucha, tego nawet nie można wykorzystać. I co słyszę proszę Państwa nagle? Słuchaj, to nie jest rozmowa na telefon. Więc jeśli ktoś już przez telefon mówi, że to nie jest rozmowa na telefon, natychmiast się zapala czerwona lampka u oficera, który sprawę prowadzi i mówi, no kurde, no to coś knuję i trzeba coś robić inaczej. Prawda? Prawda? Właśnie. Milan, Mexico. Czy to jest wymagane mieć telefon z internetem? Nie, nie jest wymagane. A dlaczego nie? Ale można nie mieć. Ale jak się ma, ale dlaczego go nie mieć, kiedy to jest wygodne? Tylko, że, tylko to jest wygodne, proszę Państwa. W tym programie, jakbyście uważnie słuchali, ja to wiem z Pegasus, a w większości wypadków Pegasus się instalował dopiero wtedy, kiedy ktoś kliknął na link wiadomości przesłanej. Yy, przesłanej przez kogoś. No więc zastanówcie się. No więc zastanówcie się proszę państwa co wykorzystano wykorzystano naiwność i głupotę ludzką i całą masę i całą masę idiotycznego spamu proszę państwa które są idiotycznego spamu które które przychodzą i różnych informacji, ciekawostek, dziwnych filmików, śmiesznych filmików i tak dalej i tak dalej a potem już się dziwimy a potem się wszyscy dziwimy proszę państwa tej oczywiście ja się boję, że Forerze Pegasus przy wypadku naszych służb specjalnych, a szczególnie CBA, będzie służyć tylko i wyłącznie do zbierania haków. Ja wiem, że mamy być im wdzięczni, bo dzięki nim mamy deficyt budżetowy równy zero i zaraz do tego dojdę, bo mnie to jeszcze bardziej śmieszy. Bo będę mówił, przy oczywiście powiem o tej, o tej awarii w Warszawie, oczywiście powiem, ale to w innym trochę kontekście. Pobawię się w teorię spiskową w tym momencie. I sami Państwo widzicie. I sami państwo widzicie. Wielki brat patrzy i co z tego? Niech patrzy. Proszę Państwa, jako oficer wywiadu, wyjeżdżając na zachód, czy wyjeżdżając gdziekolwiek, zakładałem od razu, że jestem inwigilowany od początku. Na wszelki wypadek. Więc jeżeli lubię chodzić nago po mieszkaniu, to będę chodził. Dlaczego mam nie chodzić? Będę się zachowywał normalnie, no co nie popatrzą? No popatrzę i im przejdzie po prostu, czy ja robię coś złego? Nie. Zakowuje się normalnie, a może pomyślą, a on pewnie nie zwraca na to uwagi, albo nie nic nie robi, albo i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej naturalnie, proszę państwa. Na tym to wszystko, na tym to właśnie wszystko polega. Dodatkowo, proszę państwa, nikt, a jeszcze jedna sprawa bezpieczeństwa, wszyscy pewnie oglądali chłopcy sferajne, prawda? Goodfellas, ten film. Pamiętacie, tam był ten szef mafii, ten Paul. Jedna z najciekawszych z tego filmu, kiedy tam jest całe pokazane, w jaki sposób Pol się komunikuje. On nigdy nie dzwoni. On daje karteczki jednemu, drugiemu, trzeciemu. Czy mówi? On nawet karteczek nie daje. Nie, on mówi na ucho jednemu, drugiemu, trzeciemu i dopiero czwarty czy piąty dzwoni, proszę Państwa. Eee, tak to jest. Eee, panie Piotrze, można do przed więc się posłuchiwano, że anskodu, Skodów, które znają tylko osoby, które rozmawiają i służby nas mogą cować? Krzysztofka, pan spróbuje. Pan spróbuje przeprowadzić rozmowę telefoniczną ponowną no no, z kodami i tak dalej. Nie, tego się nie da. To dość jest skomplikowane. To dość skomplikowane. Po prostu trzeba się zachować normalnie. Telefon nie służy do mówienia, do mówienia tajemnic. A jak działa Pegasus? Mogły się przekonać za czasów po niektórzy ministrowie, kiedy okazało się, że podsłuchiwany ktoś tam opublikował, podsłuchiwane są ich telefony, prawda? Tym bardziej, że obok wszystkich rzeczy jest bardzo ciekawa ambasada, jedna, druga, trzecia. Yy, trzecia, które mają u siebie pewne systemy naprowadzające i normalne, bo to jest normalne w tym świecie, proszę Państwa. No właśnie. Yy. Marycha, proszę napisać, o której Pan chodzi na kolasach. To zależy, to zależy, o której idę spać, ale tak to jest, proszę Państwa. No, ja już żartuję sobie, ale na tej zasadzie ja się mam nagle zachowywać inaczej, tylko dlatego, że ja coś wykonuję, czy coś. Powiedz, powtarzam raz jeszcze Państwu. Najbezpieczniejszy telefon to jest brak telefonu. Autentycznie brak telefonu. No, przykro mi. Ale tak to jest. I żyjemy w takim świecie i musimy się z tym pogodzić. Dojdziemy do sytuacji, w której nie będziemy wychodzić na ulicę, ponieważ monitoring niedługo będzie cały biometryczny. I będzie można nas po prostu w każdej chwili ustalić po, po wyrazie twarzy, po, po cechach, które mamy, po mikrogestach, czy po mikrogestach, mikrotikach, które mamy, które każdy z nas ma właściwe, po posiadkówce, po różnych rzeczach. Więc zastanówcie się, proszę Państwa, nie należy się tym po prostu przejmować. Niech sobie patrzy ten wielki brat. I już. Wrócę do spraw prawnych, bo one są bardzo ważne w tym momencie. Otóż yy, nawet jeśli, yy, na przykładzie Apple, powiem właśnie, ponieważ Apple odmówiło kodów, była awantura, nawet Obama się w to włączył i oni odmówili Obamie odmówienia kodów do swoich tych, co nie oznacza, że FBI, CIA tych, czy NSA tych kodów nie mają. Mają te kody. Najprawdopodobniej mają źródła i zdobyli je operacyjnie. Jestem tego pewien. Tak jak wszystkie służby. Problem jest tylko z wykorzystaniem w sądzie. Nie mogą tego wykorzystać w sądzie, ponieważ są zdobyte bezprawnie kody. Rozumiecie państwo? To samo jest z tym Pegasusem. Wykorzystać do szantażu ta. Ale czy któryś z szantażowanych, jak przyjdzie do niego oficer i zacznie go straszyć, będzie miał y, odwagę mu powiedzieć, dobrze, proszę pana, idziemy do sądu. Niech pan to powie w sądzie. No i co? Będzie miała odwagę? Nie, nie będzie biało. bo po prostu dlatego, że tak nie jesteśmy nauczeni, niestety. No ale patrząc wczoraj na ten program, obserwowałem przy okazji minę tych naszych czołgów specjalnych i oni się nie nadają do niczego. No, Notabene, proszę Państwa, dobry jak panie Piotrze, ale to może sprawić, że przestępczość zniknie. Pan się myli, przestępczość nigdy nie zniknie. Jest taka fajna, fragment Lema pod tytułem Tragedia pralnicza, taka książka Tragedia pralnicza o konkurencji. Jedna pralka taka, druga taka, trzecia taka, każdy robił lepsze pralki. W końcu pralki się zajmowały wszystkim, tylko nie praniem po prostu, ale nadal były pralkami. Więc jak jest broń, zawsze będzie antybroń. Jak jest rakieta, będzie antyrakieta. Można to wszystko, proszę Państwa, ominąć. No. No. Proszę bardzo. A propos hejtu. Ja tutaj włączę pana Adama Karsztuna, który pisze, ty wiesz, najlepiej znam Sebskiego, czyli niczego jak stara baba. Dobrze. Teraz pana usunę, ale chcę żebyście przeczytali, bo ja takich hejtów mam coraz więcej. A jak telefon jest wyłączony, czy da się go namierzyć? Jaki telefon? Jaki telefon? Jaki telefon? Pan wyłączył smartfona. Pan wyłączy smartfon, tylko nie da się wyjąć z niego baterii. Poza tym smartfon się loguje nawet jak jest wyłączony, co pewien czas w sieci da się namierzyć. Stare dokie bez baterii. Chociaż ja kiedyś miałem taki telefon spreparowany mi przez jedne ze służb niepolskich, która po wyłączeniu baterii, odłączeniu baterii dopiero się uruchamiało. Całe nagrywanie i wszystko, proszę Państwa. I cała transmisja. dopiero. Także to nie oznacza, że po prostu i już, no. Właśnie. Co mamy dalej? Nie chcesz, Nawyk, nie chcesz podsłuchu, wyjmij baterię z telefonu. Nawyk, bardzo dobrze, proszę wyjąć baterię z, z iPhone'a czy ze smartfona, jakiekolwiek. proszę wyjąć baterię i gwarantuję Panu, że cały czas będzie Pan podsłuchiwany. Ze względu na to, że on się musi logować w sieci, żeby istnieć. Na tym to polega, przecież bez ID puli, bez tych wszystkich rzeczy, proszę zauważyć, to nawet od Androida, przez konta Android, to wszystko nie działa, póki człowiek tam w nim nie zaloguje, prawda? To nie jest tak, że się włoży kartę SIM tak jak było kiedyś. Tak jest po prostu. Nakaz prokuratora trzeba mieć, po prostu. Jeszcze raz powtarzam. Problem polega i na tym, że państwo nie, powinni, nie powinno się protestować przeciwko tej technologii, że służby mają takie zabawki, a mają jeszcze lepsze zabawki, proszę państwa. I przypuszczam, że ten cały Pegasus to już jest przestarzały, przestarzały system. Jest jeszcze, powiedziałem, jeszcze, wchodzi cała biometria arty ciekawa, bo mogę państwu powiedzieć, że na podstawie również tego mojego telefonu, czyli iPhone'a, który rozpoznaje moją twarz, bo tak się go aktywuje, tylko i wyłącznie twarzą. Najprawdopodobniej wszedłem w biometrię wielu różnych dziwnych służb świata i przy monitoringu zostanę natychmiast zidentyfikowany. To jest więcej niż pewne, ale dobrze, bo to jest bezpieczeństwo dla mnie w tym momencie. Tak po prostu mówię. I już. No. Niedrogie są te zamienne baterie w większości lewonu z podsłuchami. No, no właśnie. Więc, więc proszę Państwa, nie wpadajmy w panikę. Naprawdę nie wpadajmy w panikę. Trzeba być tylko w pełni tego świadomy. Ja zresztą rzeczywiście może zrobię taką KHT pełną już tylko temu poświeconym, jak się, jak się przed tym bronić, ale cały czas uważam, że powinniśmy wszyscy jako obywatele zadbać o prawo, system prawdy. To samo jest 5G, proszę Państwa, bo sobie wyobraźcie, że są takiego Pegasusa w 5G. I przy internecie rzeczy. O tym cały czas mówiłem. I jeszcze raz powtarzam, nie jest promieniowanie moim zdaniem problemem, bo promieniowanie jest to. Bo nieważne, czy mnie zabije jedna kula czy w głowę, czy dwie kule w głowę. To nie jest. To jest nieważne. Natomiast uważam, że. Yy, uważam, że internet rzeczy dopiero pozwoli na inwigilację całkowitą, bez względu na to, czy będziemy mieli telefony, czy nie będziemy mieli telefonów, czy będziemy mieli komputery, czy nie będziemy mieli komputerów, chyba że w ogóle odłączymy się od prądu. Całkowicie. I zrezygnujemy z lodówek, pralek, telewizorów, dosłownie wszystkiego, proszę państwa, w tym momencie. Więc naprawdę nie można wpadać w paranoję. Dlatego uważam, że trzeba, proszę państwa, yy, trzeba, proszę państwa. Yy, Przede wszystkim trzeba stworzyć i robić nacisk na bariery prawne. Po prostu służby nie mogą przekroczyć. Służby nie mogą, proszę państwa, przekroczyć pewnych granic, ale niestety obawiam się, że przekraczają. Dodatkowo dzisiaj przeczytałem o służbach, o nowym budżecie służb, w którym AW dostaje najmniej, no ale ja się wcale nie dziwię, bo powiem szczerze, jak ja bym rządził w Polsce budżetem, to ja mam AW w ogóle nic nie dał, bo ona nie jest potrzebna, ona się da niczym nie zna po prostu. Natomiast niestety najwięcej pieniędzy idzie na CBA i ABW i to też nie na łapanie się, nie nałapanie na szpiegów. Tylko po prostu na kontrolowanie społeczeństwa. Tak uważam. Uważam również po tym wczorajszym programie i po różnych rzeczach, że ewidentnie i to wcale nie występuje przeciwko CBO jako służbie niepotrzebnej, bo bardzo potrzebnej do naprawdę do ścigania korupcji, ale jest to służba, która powoli zaczyna być zamieniona w służbę bezpieczeństwa. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Każdy jest podejrzany. Wiąże się to ze swoistą, no ale cóż, no, po wczorajszych wystąpieniach ministra Wąsika, który twierdzi, że środki i metody pracy są tajne, no to chyba rzeczywiście nie czytał żadnych książek Ludluma czy innych, nawet tego nie przeczytał, gdzie jest są operacje, gdzie są podsłuchy, podglądy, wejścia do hoteli opisane, czy wielu podobnych, nie wiem, nie wiem. za S.A. Owijanie folią włączonego smartfona. W pewnym sensie tak, ale taką... No naprawdę, proszę Państwa, jeżeli już chcecie, no to oczywiście, że tak, jak robiłem swoją ruską sprawę, to też tam się okazało, też owijałem folią po prostu. To zresztą opisano to w Holubie. Owijałem folią, zwykłą folią do pieczenia, kilkakrotnymi tymi różnego rodzaju. To zawsze kontener. Można taką folią do pieczenia. To trochę jednak rzeczywiście powoduje zakłócenia w odbiorze, i zakłócenia w tym, tym. No, więc zobaczymy, proszę Państwa. Nie wiem. No. Żadnych smartfonów nowych nie można wyjąć, więc to coś jest takie pytanie. Barbara Rogala, lubię Waldemara łysiaka, szczególnie freta z Mandragory. Już odpowiadam na to. No. Rok słowo klucz, głos ma większe znaczenie jak odcisk. No głos tak, oczywiście, że tak. Poza tym, oczywiście, że tak, no tym bardziej, że wie Pan, odcisk palca, mój w tej chwili ten yy, MacBook się włącza również odciskiem palca, no i co z tego? I sam sobie to wybrałem i chcę, żeby tak było. Dlaczego? No chcę, żeby tak było. Gravity RP, był taki program w czarno-nabiałym doświęcony Pegasusowi i tym wszystkim. Oczywiście program był troszeczkę Program był troszeczkę bardzo, bardzo nastawiony politycznie, bo on był antytemu CBA, które jest oczywiście. A nie zapomnijmy, że wcześniej również były różne systemy i różne rzeczy robili. No, nie potrafimy tego robić. Wiadomo. No. Baxwig-Terwo się, nie, nie, jak jest wyłączony, to się nie będzie grzał w tej folii. No. Mój telefon działa w szczelnej metalowej windzie, więc ten folię możecie sobie zadać. Być może. Być może ja nie wiem, bo ja na przykład wiem, że, że, że są również i pudełka i specjalny materiał, który, którym, się, którym się pewne skrzyneczki takie obija, które powodują, że na przykład walizkę można od środka obić. Jest taki pewien materiał, produkowany zresztą również w Polsce, którym można, to też jest tajne w tym momencie, którym, które po prostu pochłaniają sygnał. zagłuszenie po prostu. I już. Nie ma problemu. No. No właśnie. Ale powiem wprost. Ale jeszcze raz powtórzę. Nie wpadajcie w paranoję, Nie wyrzucajcie telefon. Nie wyrzucajcie komputerów. Tylko pamiętajcie zawsze, że bezpieczny komputer to jest taki, który nie jest podłączony nawet do prądu. I nie działa. Bezpieczny telefon to jest brak telefonu. Jeśli już rozmawiacie przez telefon, to nie gadajcie wszystkiego, co wam ślino na język przyniesie, a na pewno nie przerywajcie rozmowy, no wiesz, to jest nie sprawa, nie będziemy o tym mówić przez telefon, musimy się spotkać osobiście, to pogadamy. No to wtedy natychmiast wszyscy się już wiedzą, sami robimy na siebie materiały, po prostu, więc to jest śmieszne, no, więc to jest właśnie śmieszne. Będzie się grzał, bo zwiększy moc na połączenie. Backsplication nie będzie się grzał, dlatego że go wyłączymy przed folią przed, przed wsadzeniem w folię. proste, więc właśnie. No. no. Dobrze. I przy okazji, właśnie prawa. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo wczoraj również potem słuchałem pani Gerzdor, która była bardzo ciekawa, ale bardzo ciekawie powiedziała wczoraj o czymś, że przestrzegła wszystkich młodych ludzi przed. Awansowaniem, ponieważ stwierdziła, że awansowanie, proszę Państwa, jest to, może być kiedyś przeciwko nim wykorzystane, i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu wyraźnie zapowiedziała, że jak ktoś inny przejmie władzę, to rozliczą się ze wszystkimi tymi, których awansowała ta władza, co ja słyszałem. Ja to, proszę Państwa, słyszałem również, jak przejmował PiS Władzę. Za każdym razem, gdy słyszałem, gdy władzę przejmuje inna partia, jest to samo. Tu Pani Gerzow powiedziała to wyraźnie. Natomiast była ciekawa. Dość mocnie dyskusja wczoraj na temat, powiedział sędzia, chyba z justycji, czy z czegoś, nie pamiętam. Mówił na temat właśnie sędziów, że oni nie powinni być praco, że jeżeli pracują w ministerstwach, czy w administracji publicznej, powinni, powinni rezygnować z bycia sędzią, co jest oczywiście bardzo słuszne. Więc ja, proszę Państwa, idę jeszcze dalej. Naprawdę idę jeszcze dalej i powiem wprost. Bo szkoda, że ci wszyscy mądrzy panowie nie doszli do takiego wniosku i nie mają odwagi powiedzieć tego, że istnieją pewne zawody na świecie, w tym również zawód oficera służb specjalnych, wywiadu i kontrwywiadu, wyżsi wojskowi, ci, którzy pracują dla państwa i bronią państwa, to samo dotyczy wszystkich służb i policyjnych i tych, powinni przychodząc, i tak samo dotyczą sędziowie, powinni przychodząc do jakiejkolwiek wybierając ten zawód, sami rezygnować z biernych i czynnych praw wyborczych i uczestniczyć tylko w jednych wyborach, w wyborach prezydenckich. Ponieważ one są wyborami powszechnymi, głosowaje się na osobę, nie na partię, bo nawet jeżeli partia jakaś prezydenta desygnuje, to w drugiej turze głosują również ci, którzy głosowali przedtem przeciwko prezydentowi i głosują na niego. Także, często, po prostu. Więc jest to troszeczkę... Oczywiście jest to science fiction, ale albo się broni państwa, albo się broni partii politycznej. Tak to wygląda. Nie można. Grzeo Szkędzierski, tak, to była groźba z jej strony. Uważam, że sędzia powinien, nie powinien uczestniczyć w wyborach. System ani w formie biernej, ani w formie czynnej. Tak samo dotyczy to oficerów wywiadu i kontrwywiadu. Głównie, bo o tych będę mówił, a reszta mnie nie interesuje po prostu. Bo jeśli, proszę państwa... Zakładam, wybór to jest, to jest wybór, wybór w każdej elekcji, czyli mój głos jest wyborem jakiejś tam opcji politycznej zgodnej z moim światopoglądem w wielu wypadkach. Prawda? Więc jeśli ja bronię państwa, to bronię państwa, który zawiera szereg światopoglądów i głosuje tylko za państwo. W Polsce można tylko wtedy głosować na prezydenta, który jest rzeczywiście wybierany, tylko głosuje się na osobę. Natomiast jeśli zakłosuję na przykład na PO, a wygra PiS, to pracując w tych służbach, prawda, bronię państwa, kiedy zaczyna rządzić PO, czyli, wy, czyli rządzić PiS, czyli nie wygrała moja opcja, prawda? Nie da się tego zrobić oczywiście. Nie da się tego oczywiście w Polsce zrobić. Nie mówię już o tym, że uważam, że sędziowie powinni być obieralni w wyborach. Oczywiście powinni spełniać pewne warunki i powinni być wybieralni w wyborach przez ludzi powszechnych i do od szczebla rejonowego, ale to niestety trzeba by w Polsce zmienić konstytucję, co się nie da po prostu. Związku, dopóki tak nie będzie każda reforma sądownictwa będzie zawsze bez względu na to jakie są intencje przejęciem tego środowiska przez określone ugrupowania i siły partyjne proszę państwa niestety tak jest tak jest czy państwo się ze mną zgodzą czy nie czy państwo się ze mną zgodzą czy nie zgodzą ale tak to wygląda Sebastian Wojskowe, teoretycznie założenia służby niebycia politycznej mieć na celu poświęcenie dla. Tak, teoretycznie, ale nie mogą być jednocześnie złożone z ludzi, którzy mają jakieś preferencje polityczne w tym momencie. Każdy ma jakiś światopogląd, więc światopogląd państwowy generuje nam światopogląd państwowy, czyli generuje nam ten światopogląd konstytucyjny. Możemy się z czymś nie zgadzać, oczywiście, ale powiem wprost. Nie można wtedy, jeżeli dojdziemy do tego, że człowiek, nie, 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 człowiek nie musi pracować, nie musi być sędzią, nie musi pracować w wywiadzie, nie musi pracować w kontrwywiadzie, ale jeżeli decyduje się tam pracować, to powinien swoje, to pracuje tylko i wyłącznie w obronie państwa i wtedy patrzy na około, absolutnie naokoło. Na około. Do kontrwywiadu nie ma szpiegów tylko z jednej strony, szpiedzy są wszędzie naokoło po prostu patrzy. Inaczej się załatwia z sojusznikami, inaczej się załatwia z przeciwnikami, to proste. To proste. Co, to proste, proszę Państwa. No i w tym momencie, w tym, mom w, i w tym momencie, proszę Państwa, jeżeli człowiek podpisuje taki cyrograf, to są pewne obostrzenia, rezygnuje, bo i tak rezygnuje z części obywatelskich i praw obywatelskich, więc musi zrezygnować z biernego i czynnego prawa wyborczego. Jeśli chce w tym uczestniczyć, proszę bardzo, może odejść z wywiadu w każdej chwili. Państwo powinno za to zresztą płacić. Tak uważam. Dlatego idę trochę dalej niż powczoraj powiedział ten sędzia, mówiąc o, o polityczności. I rzeczywiście, jeżeli ktoś jest sędzią i nagle zostaje ministrem, wiceministrem, dyrektorem departamentu w jakimś ministerstwie, powinien przestać być sędzią, proszę Państwa. Oczywiście nie dotyczy to adwokatów, radców prawnych, to jest inna praca zupełnie, ale w momencie, w którym adwokat czy radca prawny chce zostać sędzią, aplikować czy kandydować w wyborach, jak to jest, musi również przyjąć na siebie te obostrzenia. Przykro mi. Wtedy dopiero to będzie to, 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 to wtedy to będzie miało sens. Bronimy państwa, bez względu na to, kto tym państwem rządzi, jaka partia. Jeżeli proszę państwa, ja na przykład nie zgadzam się z wieloma rzeczami, które robiło PO, a PO rządziło, to czy państwo myślicie, że ja działałem przeciwko państwu, bo PO nim rządzi i ma wszystko? Nie, nie byłem w stanie. Nie, nie, dlatego że broniłem państwa, mimo wszystko, czasami wbrew partii politycznej, ale Mogłem oczywiście oddać głos, to wszystko i tak dalej. Trochę to jednak wpływa na psychikę oficera w pewnym momencie. No. Zaraz wrócimy do katastrofy, Panie Zbigniew, dojdziemy jeszcze, bo jeszcze o tym chciałem powiedzieć. Ale to w formie teorii spiskowej pewnej. Dość ciekawe to połączyć, bo coś mi tutaj się śmierdzi. Dosłownie, przepraszam za wrażenie, ale coś mi dosłownie śmierdzi. Więc powiedzcie mi, czy ja mam. Czy ja mam po prostu rację, mówiąc w ten sposób, czy nie mam racji, czy idę za daleko? Bo może rzeczywiście idę za daleko, bo nie można ludzi pozbawiać czynnych i praw wyborczych, ale to nie to, że państwo mnie pozbawia za karę, tylko ja rezygnuję, dlatego że jestem, proszę państwa, tym, kim jestem że zdecydowałem się pracować tylko i wyłącznie dla państwa. To powinno dotyczyć również, e, również i wyższych wojskowych, tych którzy mają wpływ na obronność. Oczywiście nie wszystkich, to trzeba wybrać, e, na przykład tych, którzy rządzą policją, a już na pewno takie formacje nawet policyjno-fiskalne jak CBA. E, jak CBA po prostu. A już i na pewno wywiadu i kontrwywiadu. E, Także państwo widzicie. E, widzicie i wczoraj takiej dyskusji właśnie to wyciąłem i co my tu mamy? My tu jeszcze mamy. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, on troszeczkę, proszę Państwa, ja muszę to powiedzieć, bo to także i proszę bardzo, właśnie wykorzystuję Wielkiego Brata i wszystkich, którzy mnie podsłuchują, żeby coś powiedzieć. Jeszcze raz, proszę Państwa, wszyscy mówią o hejcie. Takiego hejtu, jakiego ja dostaję i jak się pojawia tutaj na tym, mimo że zgłaszam do Wielkiego Brata cały czas, na przykład mówiąc, jak się pojawia tutaj różę J. Stalin, Stalin J. i tak dalej, piszący naprawdę wredne rzeczy. Ja nie wszystkie zdążę usunąć, a wiem, że nikt mnie i tak nie obroni. Nie, chyba będę zostawiał jednak jego komentarze, żebyście Państwo zobaczyli. I niestety co pewien czas YouTube już zgłaszałem do YouTube'a, nawet pisałem do nich maila. Niestety nie reagują na to. Następna sprawa, następna sprawa, proszę Państwa, to dostaję od pewnego czasu maile od pana, który jest marka miński1965małpa Taki jest jego mail, dostaję, proszę Państwa, i w tym momencie. I te maile są różne, bardzo takie złośliwe, bardzo, bardzo hejtujące, złośliwe, ale od pewnego czasu dostaję, proszę Państwa, e maile które od niego, które zawierają tylko jedną rzecz adres ambasady rosyjskiej w Oslo. Tylko tyle. A wczoraj dostałem maila, bo już raz o tym powiedziałem, przy napisałem na Facebooku. E maila, że miałeś szansę. Uważaj, bo druga szansa, bo drugiej szansy nie będzie. To jest takie coś usiłowanie wrobienia mnie w coś. Na co ja się po prostu nie, yy, nie mogę zgodzić, i dlatego mówię, że dlatego na to mówię, bo nie ten hejt mnie nie interesuje, on idzie do spamów, ale po prostu pokazuje, jak to, jak to wygląda, jak to tak naprawdę wygląda. Więc warto, yy, nie ma się czego śmiać, proszę Państwa. Także zobaczycie, jeżeli mówią oni wszyscy i ci, co wczoraj tak mocno krzyczeli, ci główni z PO i tak dalej, na temat hejtu, jak co oni są hejtowani, to ja proponuję, żeby weszli, zobaczyli, bo wśród nich. Też są hejterzy od nich, którzy hejtują mnie, bo tamtych nie lubię. Tych zresztą też nie lubię, jak widać wyraźnie. E, jeszcze tylko wspomnę o tym budżecie. Rzeczywiście przerażające jest dla mnie, że nikt w Polsce nie ceni wywiadu, ale po co nam wywiad? Jeszcze będziemy, znajdziemy tajemnice amerykańskie, rosyjskie, nie daj Boże, rosyjskie, niemieckie, prawda? Tak samo po co nam kontrwywiad? Lepiej zająć się rzeczywiście łapaniem każdego przedsiębiorcy i uznawaniem każdego przedsiębiorcy za winnego od razu. A i zrobieniem budżetu, właśnie. Nie, to nie jest śmieszne. On się nie nabija, Rafał Błaszek, on się nie nabija. On wie, że mnie monitorują, w tym momencie. Nie, 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 on wie, że mnie monitorują tutaj i też się zastanawiają dokładnie. To tak się wydaje, że to jest śmieszne, ale to jest na zasadzie i kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. I dlatego o tym mówi dlatego w tej chwili mówię Państwu. Oczywiście. Tym bardziej, że, proszę Państwa, czasami takie zwykłe, proste rzeczy mogą się jednak zadziałać. To nie wszystko musi być takie skomplikowane. Uważam to za groźbę po prostu. No. E, z jego strony, właśnie. E, pan Matak, po co mówi, ja tak jest? No właśnie, więc e, to, też jest, to też jest cholerstwo. Dobra, i teraz przejdźmy do, tych, do tej afery. Otóż, proszę Państwa, ja uważam, że ta cała awaria ścieków w Warszawie. Spadła zarówno opozycji, jak i rządowi z nieba. Autentycznie. To jest taka mała teoria spiżkiowa. Oczywiście wykorzystywane to jest w celach politycznych, ale przykrywa również zupełnie inne, o wiele ważniejsze problemy, również ekologiczne, ale może i ekonomiczne nawet w pewnym momencie, proszę Państwa. Tak się dziwnie składa, że jak dzisiaj Pan Trzaskowski powiedział, że pije kranówkę, to ja go serdecznie zapraszam. Nie ma mnie w, oczywiście w Warszawie, ale jest moja żona i też go zaprasza do mnie do domu. Mówiłem o tym przy okazji kampanii pani Walc na temat czystej wody i warszawskiej kranówki. Zapraszam, żeby zobaczył kranówkę, ten ściek, który leci u mnie z kranów. Podobną spełnia normy. Woda w Warszawie nigdy w kranach nie była zdatna do picia i nie mówcie, że była zdatna do picia, ponieważ tak się składa, że moim ogromnym konikiem jest herbata. Bo ja uwielbiam herbaty i trochę na herbacie się zdam. Wiem, jaka woda powinna być i co powinien zostać po tym wszystkim. Więc to jest raz. Druga sprawa. Druga sprawa. Proszę Państwa, z tymi. oczywiście rząd, to, opozycja to strzyni z tego politycznie i tak dalej, i tak dalej. Pan niewątpliwie władze Warszawy zrobił ogromny błąd, nie zawiadamiając o tym wszystkim od razu. Zostały jakby zmuszone do zawiadomienia. Rząd to wykorzystuje, ale jakieś jest dziwne porozumienie wszystkich telewizji w jednej rzecz: I prawicowych, i lewicowych, i opozycyjnych, i prorządowych. Od jakiegoś miesiąca nie ma dnia, żebym kilka razy dziennie w różnych telewizjach nie słyszał, jakie straszne są kłopoty z wodą. Susza, yy, Amazonia płonie, susza, wyczerpują się zapasy wody, oszczędzać trzeba wodę, nie wiadomo jak będzie, itd., itd. I teraz następuje ta awaria tych ścieków. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w niektórych gminach już podwyższono odpady ze opłaty za śmieci. Praktycznie o 200-300%. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że cały czas jest projekt opodatkowania wody i zwiększenia opłat za wodę. Obawiam się, że ta awaria zostanie wykorzystana jako uzasadnienie po prostu, oczywiście no, przez tą wodę polską, czyli jak to się tam nazywa gospodarkę wodną, do podniesienia nam opłat za wodę, proszę Państwa. Rozumiecie Państwo? Krzysztof K.: Pani, ja mieszkam na wsi, ma Pan studnie głębione ja i piję wodę. Tak i to będzie opodatkowane. Będzie Pan płacił podatek od tej wody, bo taki jest program. I kto wie, nie, nie piję yerby. Piłem raz, ale nie, nie. Ja piję normalną herbatę. I czy czasami nie chodzi o to? Proszę teraz zobaczyć, jak to się ładnie składa. Całą mamy trzy tygodnie, to jest spiskowo. spiskowa, mamy z miesiąc propagandę w kółko. Proszę porównać, tu nie ma różnicy między opozycją a rządem na temat wody, suszy, trudności w zaopatrzeniu, jakieś filmy dokumentalne pokazujące, jak w Afryce głodują, jak w Afryce z upływów spragnienia umierają, jak ile wody w Wiśle ubywa tak itd. itd. Potem się nagle pojawia jakaś awaria dla mnie zupełnie śmieszna, bo skoro poleciał jeden kolektor, przeszedł na drugi, drugi też poleciał, to na miejscu tutaj w tym momencie prokuratora, bo prokurator już wszedł, czy na miejscu tego właśnie CBA i nie tylko CBA, ale również i kontrwywiadu, wyraźnie bym się zastanowił, czy ktoś specjalnie tego nie uszkodził, bo jak wyglądała ta inwestycja i ten remont tej całej czajki. Prawda? Prawda? No? Więc. Więc zastanówcie, więc zastanówcie się, proszę Państwa, yy, no, trzeba będzie, no nie, oczywiście, bardzo że zabraknie wody, przejdziemy na wodę, po prostu, dlaczego nie, no co to za różnica? Proszę Państwa, no, to jak w tej, jak tej słynnej Niemczech znacie taki kawał o alkoholiku, o ruskim alkoholiku, pijaczynie, który złowił złotą rybkę, znacie to? To powiem Wam ten kawałek, jak znacie to się śmiejcie przynajmniej. Więc proszę Państwa, no yy, proszę bardzo. Jak to było? A to było tak, że złowił taki alkoholik pijak, złowił złotą rybkę i mówi do złotej rybka trzy życzenia i on mówi, dobra, to daj mi, to dobrze to sprawdź, żeby w kranie u mnie leciała wódka. No poleciał do domu, patrzy, leci wódka, wraca, mówi, o, rzeczywiście, to wiesz co, to sprawdź, żeby te rzeki, morze i wszystko było wódką. Rybka, dobrze, łubudu, spróbował, no wódka. Dobra, a trzecie życzenie? Weź mi jeszcze daj pół litra. Rozumiecie państwo? Na tym polega. I teraz proszę zobaczyć. Wiem, że to za PO, bo to się wszystko zaczęło już jakieś 10 lat temu. To PO też mówiło o tym podatku i tak dalej, tylko bali się tego wprowadzić. Oczywiście oficjalnie nie, ale teraz mamy uzasadnienie. Z jednej strony Trzaskowski pomija tą katastrofę jako katastrofę. Mówią, że to jest katastrofa geologiczna i tak dalej. Że to jest katastrofa ekologiczna. Proszę zobaczyć, że milczą wszystkie te środowiska, które... Jak tylko gdzieś coś się dzieje, natychmiast gdzieś jakiś piesek, jakieś coś, jakaś inna głupota, natychmiast te środowiska się uaktywniają. Prawda? Lidia Król, no właśnie. Warto by sprawdzić, jak to było, Ramon, prawda? No. Natomiast yy, i teraz proszę, to, to, no, z drugiej strony rząd już mówi o katastrofie ekologicznej, ale nie tak bardzo. Zbierają się sztaby kryzysowe, wiadomo, są wybory, co śmieszne. Ale my o jednej rzeczy nie pamiętamy. Nie wiemy, co się dzieje, co nas czeka. Ponieważ tak jak dwóch porządnych fachowców, którzy dzisiaj usiłowali się przebić w telewizji w tym i nie udało im się. Otóż proszę Państwa, o właśnie, ja sobie tu nawet napisałem, co z tej katastrofy wyniknie dla Państwa, gdzie ja to mam, w swoim stretnym charakterem pisma napisałem na całą stronę i chciałem Państwu pokazać, ale gdzieś zgubiłem tą kartkę, więc nie będę już więcej mówił. O, proszę bardzo. Może państwo zobaczą? Zobaczę, czy widać? Proszę. Tu jest moim średnim charakterem pisma napisane pod wyszki. proszę państwa. Pod wyżki. Właśnie. Pod wyżki. I oczywiście to, co ja mówię, to jest teoria spiskowa w tym momencie, ale kto wie? Uważam, że efektem tego wszystkiego będzie to, będzie właśnie ta cała. Będzie właśnie podwyżka wody, podwyżka tych wszystkich rzeczy, ujęć, opodatkowanie i tak dalej. I tak dalej. No. Ale jest jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Bardzo ciekawa. Otóż, otóż okazuje się, że my nie, mamy na przykład składowiska śmieci i odpadów chemicznych, technologicznych z takiej jednej firmy Zachem i nie tylko. Gdzieś one są w Polsce, tak jak i wiele takich, które. Powoli zaczynają, po wielu latach, i to trwa od prawie 30 lat, i nikt z tym nic nie robi, powoli zaczynają przeciekać do Wisły. I jest, następuje ogromny problem, proszę Państwa, co z tym zrobić? I jakoś wszyscy o tym milczą, ponieważ tak się składa, że z ustawą śmieciową, czy z tymi nielegalnymi odpadkami, jakoś nikt i przykład zgierza, nikt nie chce walczyć. Tak się okazuje. Prawda? I teraz taka awaria trochę przykrywa problem, który nadchodzi bardzo ostry, proszę państwa. Bo ta awaria, no cóż, ona przeleci, poleci, doleci i tak dalej, to się skończy, to żadna tam awaria pewnie to zrobił. Ale jeszcze raz mówię, proszę państwa, to wszystko zamieni się, to wszystko będzie, to wszystko będzie, szlak miał, dlaczego pana szlak trafi? To wszystko, proszę państwa, będzie przełożone. Na pieniądze. Właśnie czytam. Ścieki wpadają do wisły. No niech sobie mówią, niech sobie wpadają. Wszyscy mówią, że wpadają. Jakby tak samo jakby ta wisła nie była, prawda? Krzysztof Kałumniusz była. No właśnie, dochodzimy do takiej sytuacji. No. Pan wie, co było ze zgierzem. Ja pamiętam to wszystko, bo też trochę w tym uczestniczyłem wtedy. No. Yy. Warto się cofnąć do 2012 roku, jak wyremontowano i na te faktury jakie są, bo to, że kosztowała 4 miliardy, to my wiemy z papierów. Natomiast ile naprawdę to kosztowało i co tam zrobiono, to my tego nie wiemy. Prawda? Prawda? No właśnie. No właśnie. I teraz zastanówcie się proszę państwa, dlaczego ja powiedziałem, że ta awaria i te piękne zdjęcia są spadła z nieba. Władza ma uzasadnienie, a ten rząd kocha fiskalizację. Kocha fiskalizację. On oczywiście daje, bo to tłumaczenie jest takie dość śmieszne w tym momencie, troszeczkę, że on daje, bo daje. daje tylko odpadki, moim zdaniem, i nie to, co mógłby dać, bo wystarczy pozwolić rządom wiele rzeczy. No, ale no, nieważne, nie będę teraz na ten mówił. Ale kocha fiskalizację. No, zgadzacie się, że tak można to interpretować? Można. I w tym momencie. Pobawię się dalej w teorię spiskową. W dodatku jest to rzeczywiście przed Trumpa. Kto wie, czy czasami przed wyborami ktoś nie pomógł temu wszystkiemu. Ale to nie moja sprawa, proszę Państwa. Od tego podobno mamy ABW, które zwiększany jest N. Na moje pytanie, jak są ujęcia wody chronione kontrwywiadowczo, okazuje się, że nie są. Ja za zadawanie takich pytań jestem wrogiem numer jeden polskich służb specjalnych, łącznie z CBA również. Dlatego że dlatego że jak jaka jak wygląda ochrona konwiadowcza, ujęć wody na przykład na wypadek wój i tak dalej i tak dalej to, to właśnie, właśnie widzicie jak wygląda. Właśnie widzicie jak wygląda. No. Zgadzacie się czy nie zgadzacie się proszę państwa z tym co mówię? No. Czy a przy bankie pani studiowała na filologii z kimś o takim nazwisku, jak Kamiński? Nie pamiętam, być może to było dawno. Zresztą ja nie studiowałem, proszę państwa, przecież wiecie, to już tutaj od Stalin i inni piszą o mnie, że ja sobie kupiłem ten dyplom. Po prostu tak naprawdę to ja jestem, studiowałem w Moskwie, nie? Wszyscy o tym wiecie. Ale rzeczy nie pamiętam. Być może, ale to już było tak dawno, że nie pamiętam wszystkich oczywiście. W mojej grupie nie było nikogo o tym nazwisku, w każdym razie. No właśnie. Sylwestra Kwaśniewski W małkowie koło się Radza w nie o beczkach, były odpady radioaktywne. Tak. Proszę Państwa, w ty, przy tych wytwórniach śmieci i przy zgieżu jest jeszcze jedna rzecz dodatkowa, ponieważ tam jest budowana fabryka, o której ja już trochę mówiłem i miałem papiery na ten temat. I co się dzieje? I mieszkańcy się wściekli, bo jest wybór fabryka odpadów, fabryka jakiegoś jakaś tam z plastiku, która będzie w środku osiedla, która będzie wykorzystywać materiały i mieć odpady, które są w ogóle w Unii Europejskiej uznane za szczególnie niebezpieczne. Ludzie zaczęli protestować i co się dzieje? Prawie wszystkich zaczęło podawać do sądu. ABW przyjeżdżali ludzie z ABW i te ich ludzi i, tego, i tą prawniczkę, która usiłowała to w imieniu ludzi załatwić, zaczęli przesłuchiwać. I to się dzieje dziś, teraz, proszę państwa. No, a w zgierze było najlepiej, kiedy zaczęła palić się, i ten, ten wojewódzki inspektor sanitarny z Łodzi powiedział, że to nie, to tylko takie odpady. Ja zacząłem się z tego śmiać. Jak pamiętam, tam rozmawiałem z niektórymi, to potem było już, że trzeba ludzi ewakuować, a w końcu przyjechały wojska chemiczne. I jak dotychczas nie ma winnych, proszę Państwa. Więc zastanówcie się, jak to wygląda. No, no właśnie, przy ujęciach wody jest ochrona, wody. Jaka ochrona? Konwiadowcza? Proszę Pana, śmieszne, śmieszne. Jeżeli by była prawdziwa ochrona, to nie doszłoby nigdy do tej awarii, która doszła w Warszawie, ale powtarzam jeszcze raz. Dla miasta jest to pretekst do podwyższenia opłat, konieczność remontu, naprawy, podwyższenia opłat, dla rządu też. Zresztą nie po to stworzono centralną państwową instytucję zajmującą się wodą, prawda, urząd, prawda? No. No dobra, co mamy jeszcze? Water Fund z Frankfurtu stwierdza jednoznacznie, że woda jest za tania i będzie musiała być droższa. Takim obykaczem jest grupa Goldman Sachs, Verum. Oczywiście, że tak. Generalnie cały czas twierdzę, że to jest jakiś taki tutaj troszeczkę. W tej chwili pokazują tutaj, co my nie robimy. Panów, bieżących, patrzących. Na co? Na to, co już było dawno, co było wiadomo, że to się stanie. No i co? Dobra. Proszę Państwa. Nie wiem jak dzisiaj było. Widzicie, to jest nowa tutaj ozdoba. Ja tutaj jeszcze będę zamiast strefy wolnej od PSL inne rzeczy. Nie wiem jak się państwu podobają. Chciałem jeszcze państwu powiedzieć, chciałem jeszcze państwu powiedzieć, że w Warszawie zamknięto studia oligoceńskie. Chyba wszystkie. Nie wiem dlaczego. To też jest właśnie przykład zmuszania ludzi do płacenia. Natomiast, proszę Państwa, bardzo, natomiast, yy, chciałem powiedzieć, że zacząłem pisać dalej tego i na Facebooku pokazuję tego Holuba 2. Czwarty rozdział jest, y, połowa była przełomowa, teraz się dopiero zacznie. No widzicie Państwo. A i tak, to wszystko jest bzdura, to wszystko oducza, odrzuca od prawdziwych informacji. Ciekaw jestem teraz, jak będzie przy wizycie Trumpa. Yy, czy będą jakieś manifestacje, czy konmanifestacje. Widzę wzmożony nagle wzrost również w tej chwili tej antyamerykańskiej propagandy, niestety. No. Łukasz Nowak, a jak pan yy, myśl powie o coś no, Ale ja już o tym mówiłem tyle razy, nic nie mówię o 447. Zrozumcie, że to też nie o to chodzi, proszę pan yy, Proszę zrozumieć, yy, od nas zależy, co my zrobimy. Trump i administracja będzie. a to przeciwko zostało wykorzystane, również przeciwko dokładnie Trumpowi i całej administracji. Naprawdę zmienia się w tej chwili, proszę Państwa. Zmienia się w tej chwili nacisk i układ sił w Europie. Widać wyraźnie, widać wyraźnie. Ktoś kiedyś mi napisał, że z klinem być najgorzej, bo walą w łeb i tyłek się wystawia, tylko że jak się coś rozwala, to kliny na ogół zostają, proszę Państwa. Pamiętam, pracowałem na budowie, jak się rozwalały różne kliny zostawały. Kliny zostawały całe nieruszone. Niestety. Jest? A koło mnie tutaj zamknięto jakieś tego. No dobra. Więc widzicie Państwo. Z innych rzeczy, no Matagora, tak, ale ja jeszcze chciałem, bo nie chciałem się mówić, bo nie chcę nawet tego komentować, ten słynny list ambasadorów do Trumpa. Otóż może teraz rozumiecie, o, wojsko się nagle wzięło do obadzie oczyszczalni ścieków w Warszawie. Nie wiem, co wojsko zrobi. Postawi żołnierzy, żeby z tymi każdy miał filtry, żeby przeszedzali te gdzie przez jakieś tam... Bez sensu to jest w ogóle, proszę Państwa. To. W ogóle robią z tego politykę i patrzę na miny tych ludzi i teraz mówiącego bardzo poważną miną pana prezy pana ministra bo aż taka, który jakby, proszę Państwa, co najmniej będzie chciał tutaj specjalne oddziały operacyjne z żołnierzy do... Cholera, śmiać mi się chce z tego wszystkiego. Wyślą pewnie jednostki specjalne, bo nie mają co z nimi zrobić. To chore to jest, proszę Państwa. No. Krzysztofka. To pan przeczyta, ja już opublikowałem, gdzie będzie wyjście awaryjne. Pan przeczyta sobie, opublikowałem już ten fragment. Nieważne zresztą. I chciałem powiedzieć o tym liście ambasadorów. Tutaj dobrze pan wywołał D447. Powiem, że może zrozumiecie, dlaczego ja uważam, że ja o MSZ-cie mówię albo, do, albo źle, albo wcale. Dla mnie generalnie MSZ jest instytucją, w Polskiej MSZ jest instytucją do skasowania. Ludzie, którzy tam pracują, powinni przejść reedukację w, obozy, w specjalnych obozach. Po prostu. Przykro mi, że tak mówię, ale tak mówię. Nie cierpię MSZ-u. Nie cierpiałem go i nie ukrywałem tego również, będąc na placówce i będąc dalej. Nie cierpię go. Widać w niektórych moich książkach nawet. Stykałem się z nim od początku swojej pracy. Przez 30 lat w różnych systemach i proszę Państwa, tam jest taka atmosfera, każdy, kto wchodzi, nawet z tych nowych przesiąknięć, Natychmiast i natychmiast staje się taki sam. Jeżeli Ambasadorowie piszą tak wredny list do prezydenta obcego kraju w tym momencie, to co ja mam powiedzieć? To ja tego się nie da nawet, proszę państwa, tego się nawet nie da, proszę państwa, skomentować. No. Kronika 13. Ja wiem, że politolodzy, szczególnie Niemieccy i Rosyjscy ostrzegałem się zbytnią ufnością w USA. Ja nie mówię o zbytnią ufność w USA. Dlaczego? Niemcy tyle dlatego, dlatego, że Amerykanie się nagle zorientowali, że nie opłaca się w Niemców sadzać, a robią sobie dzięki Brexitowi Wielkiej Brytanii, bo mało kto to rozumie i w zmianie nacisku, robi się ogromny klin i ogromny pas izolacyjny pomiędzy Rosją a Niemcami, co Niemców strasznie boli, ich politolodzy to? No bardzo dobrze, niech będzie. Właśnie, e, zaraz pana, e, niejaki antysemityzm. Maciej Zaniewski. Nie o to chodzi, ja po prostu nie toleruję i nie znoszę msz -u. Dla mnie to są ludzie, którzy, proszę Państwa, są msz tam jest, specy proszę mnie, tam jest specyficzna kategoria ludzi, a ja wolę nawet Państwu nie mówić. No, nie, nie chcę na ten temat mówić w ogóle. Yy, ale proszę zobaczyć, ambasadorowie Polski. List. No już był taki raz list kiedyś i nazywał się Targowica i był, skończyło się rozbiorami. Czwarty rozbiór Polski, ja o tym mówię. Eee, proszę Państwa, to, to w tym momencie marionetę ja też tak powiem. Tak jak Pani. Powiem dokładnie, dlatego że to zdrada. Dlatego że w tym momencie urzędników państwowych, jakby to było na świecie, w jakimkolwiek kraju na świecie, jak, jak w Stanach Zjednoczonych, to powiem Państwu, że byłoby po nich. Przejechałyby się wszyscy łącznie z FBI po tych ludziach. No właśnie. Eee, no to właśnie, tu nie chodzi o zaufanie. Chodzi o korzyści Madgoraz. Tu chodzi o podejście pragmatyczne do Amerykanów, a my nie potrafimy, nie chcemy, to nie chodzi o to, co tutaj oporobią niektórzy, no ale jeśli mamy takich tuzów, jak nasze MSZ, czy takich tuzów, jak minister od wojny, kurde, nie, przepraszam, do obrony, mamy obronę, nie wojnę, zapomniałem, minister wojny to był w tym, w królu Maciusiu I był minister wojny. No. Dobra, co mamy dalej? MSZ to dzieci JNKWD i UB. Proszę pana, panie Jacek Sera, pan zwariował. Nie, tam nie ma takich. Tam nie ma takich. Tam już tam jest ich mało. Dzieci JNKWD, no i Boże, no, no no to. Wszyscy są czyimiś dziećmi. Niestety. Bo się okaże, że wszyscy i tak pochodzimy od Adama i Ewy, No więc o co chodzi. Bez sensu. Nie tak należy myśleć, no. No właśnie. Irywona MSZ przesiągnęło suką siedzibą. Nie, nie, nie pani Iwona Domachowska tam nie była siedzibą. Siedzibą była gestapo, była wcześniej troszeczkę. To w tej chwili tam jest Ministerstwo... Nomen, edukacji narodowej, to poważnie. Ministerstwo edukacji jest tam w tej chwili. No. Dlaczego u nas się nie przejadą u nas? Bo po swoich się przejadą? powiedziałem, to idzie w poprzek sceny politycznej. Tu chodzi generalnie o stołki, a nie o kraj, dlatego ja w cały czas nawołuję, proszę Państwa, do y, pragmatyzmu, do spojrzenia na Polskę, również trochę z góry. No, w tym sensie, żeby zobaczyć, jak to wygląda na mapie wszystko. Żeby to zrozumieć, ale to, co oni zrobili ci wszyscy, to jest coś strasznego po prostu. Mam przeczytać czwarty rozbiór. Krzysiek miał zrobić, ale nie zrobił. No. Przemysław Ligorowski, tak, właśnie, ale to my mamy według faktur pół miliarda, czy tam 4 miliardy, nieważne. Ważne jest, że trzeba się zastanowić, skoro po tylu latach, skoro wydaje się, powiedzmy, te miliardy złotych na coś, co po 4 latach, no nie, to 2012, teraz mamy 2019, 7 latach, wali się, to co? Panie Krzysztofie, znowu się Pan zawiaka jaka kategoria ludzi pracuje w MSZ? Nie wiem. No. A kto podmie? Ale ja to wiem, Panie Jacku. Dobrze, ja nie o tym mówię, tylko nie można podchodzić w ten sposób, bo my zaczynamy się babrać w życiorysach. Dobrze, to ja Panu powiem. To ja znam faceta, który siedzi za szpiegostwo, który miał wspaniały życiorys. I co z tego? I śpiegował dla ruskich. I co z tego? A pan myśli, że ci, którzy są współodpowiedzialni za Smoleńsk, to wszyscy są dziećmi ubeków, niezbeków i innych? Nie, proszę pana, nie, nie, nie. Tam są no, dwie osoby, które mają teoretycznie wspaniałe życiorysy. I co z tego? Więc nie używamy takich. Ja nie ja patrzę na czyny ludzi aktualnych a nie na to, co kim, kim są, bo w tym momencie postępujemy tak jak komuniści. Zresztą projektowana przez Kamińskiego ustawa o dopuszczeniach, proszę Państwa, jest ustawą, jest, proszę państwa ustawą, jest ustawą która, mojemu, która piętnuje mojego syna za moją siedmioletnią pracę w Departamencie I, przed rokiem 1989. I co? Mam się z tym zgodzić? No. Dlatego mówię w ten sposób. Po pro... Dlatego mówię, proszę zrozumieć. Dobrze, co mamy jeszcze? Bastek, Smoleński na pewno. Proszę pana, ja mówiłem tyle razy o Smoleńsku, może jeszcze zrobię. E, proszę państwa, dobrze, przeczytam państwu Czwarty Rozbiór Polski, ten wiersz, a potem puszczę na koniec piosenkę, dobra? Milamy, kto blokował pana akcję? Aby pan się zdziwił, wszyscy. O, przykładowo, co pisze minister Wąsik. Zdzisław S. Zbigniew S, przepraszam, tak? Zbigniew. Były, były zastępca szefa ABW. Proszę pana, y... on był z PSL-u. Był w Radomia. I on pisze SB. Krótko w tej SB pracował. Nie. Ten facet, jeśli popełnił przestępstwo, popełnił przestępstwo. I nieważne, czy był sb czy nie, w tym momencie. Natomiast są większe rzeczy, za które ja bym tego pana wsadził mocno. Między innymi za to, co wyprawiał również w Łopie i za różne rzeczy i za ich historię, i, i tak dalej, i tak dalej. I co z tego? I co z tego? No właśnie. Warno jakie dwie osoby? Nieważne, nie wymienię tych dwóch. Już je wymieniłem i musiałem uciekać z Polski I dotąd jestem i jestem nacenzurowany i wszystko się znajdzie. No. Nie znajdzie po prostu. No. Gdzie pan tu mówi, Jacek, gdzie pan Jacek jest? A ja dopiero teraz zacząłem, kto mnie przez 25 lat pracy, kto chodził na marsze KOT, te same komunicy, to ścierwa. No, no to dobrze, no proszę pana, no tylko, że co z Proszę posłuchaj, to się nazywa czwarty rozbiór Polski. Krzysiek yy, Werkowicz robi do tego muzyka. Pozwolą wam rozdrapywać narodowe rany i nawet sami napiszą historię, a gdy oczy wam zaszczą się łzami, odniosą kolejną wiktorię. Pozostawią wam wasze kościoły, lecz swoje postawią ołtarze, będziecie się modlić pospołu, wielbiąc tych, co kazania dali wam w darze, i zapomnijcie wypełnieni modlitewnym krzykiem, że w kazaniach cyrylica miesza się z gotykiem. I refren będzie taki: wyrwać serca, spalić duszę, granice to tylko kreski, sprzątać i służyć muszą, Posłużli niczym pieski. I zwrotka następna. Pozwolą wam być znowu Chrystusem narodów i zarobią krocie na dewocjonaliach, a z waszych pełnych żałoby pochodów uczynią dla siebie śmieszne bachanalia. Pozostawią wam wasze symbole, lecz własne metki doczepią, kłamstwo stać będzie na stole, dobrodusznie mrugając powieką, a wy krzyczeć będziecie, że Polska jest fajna, idąc w koszulkach made in China. Refren. Był teraz na ostatnia zwrotka. Pozwolą wam zachować dzisiejsze granice i własne dla was wydadzą paszporty, za które zapłacicie gotyckim srebrnikiem, zadowoleni, że obce budujecie porty. Pozostawią wam wasze sztandary, lecz własną narzucą tradycję, po czym swoje wstawią penaty i lary, a tych, co nie chcą, skażą na banicję. I nie zauważycie, że na fladze, którą nad wami rozpieli, jest coraz więcej czerwieni i coraz mniej bieli. I to jest, proszę państwa, czwarty rozbiór Polski. I to jest czwarty rozwój Polski i o tym będzie ta piosenka, tak myślę. A ponieważ zresztą wraca, przychodzi rocznica 1 września, to notabene ja tu się zgadzam z panem Wałęsą, że trzeba było Putina zaprosić. Bo jak ja bym był tu prezydentem, a nie będę, czy premierem, to ja bym zaprosił Putina. I potem w swoim przemówieniu przy Putinie wywaliłbym wszystko na temat 17 września, na temat postawy Anglii, postawy Francji, dolw sztosu ruskich. 17. oska, jednocześnie by bywali że współodpowiedzialni za II wojnę światową, są i Rosjanie, i Niemcy. Tak bym to powiedział. I Niemcy, i Rosjanie. I już. Po prostu. Nie, nie zwracał się Łukasz Nowak, nie będziemy mówić o tym. Penaty i Lary, się rymowało. Jeżeli panu się podoba, to nie wiesz, to jest tekst piosenki, która ma być i Krzysiek ma to zrobić. Proszę państwa, puszczę państwu w tej nowej otoczce jeszcze wybrańców katów. Dobra? Bardzo ważna piosenka i dla mnie i dla Państwa. Proszę posłuchać. I widzicie ile mnie ogląda. Bardzo za nowe. cudze winy, za nie swoje słowa i za zadane nam rany. Patrzcie jak dumnie Kat unosi głowę a my za wszystko, za wszystko przepraszamy. Za błędy władców, za premierów dile, za to, że klęczą, ale nie przed nami, za prezydentów patetyczne chwile. My, naród, my zawsze przepraszamy miliony grobów, przestrzelone czaszki. Niszczone codzień pustymi słowami Wybranych z katów Jadowitej łaski A my tych katów Przepraszamy Na obcym niebie I na obcej ziemi Gniew walcząc wytrwale Choć wiemy, że śmierć niczego już nie zmieni, a inni dostaną medale.

Na uznanie świata i dla honoru poświęcamy życie. Lecz Krzysztof Katak to nasza zapłata, bo kat jedynie nasze ciała liczy. Kat wybrał sobie wśród nas pomocników, których my sami na tronie Sadzamy, dajemy się sprzedać za kilka srebrników, i kupców naszych ciągle przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać katakrzykiem. I nowy dzień z nadzieją witamy, lecz on bez. Przerwy puszcza zdartą płytę, a my szczęśliwi znów go przepraszamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę. My zasłuchani wciąż go przepraszamy, wciąż go przepraszamy. Ok, skończyło się. Proszę Państwa, proszę mi jeszcze potem powiedzieć albo w komentarzach, albo coś, jak się podoba Państwu ten wystrój. Usiłowałem zrobić na mniejszym obrazku, żeby mniej się, mniej tego ruchomego, żeby się mniej zacinało. Trochę się mniej zacina. Ważne, że to w ogóle poszło. Więc zobaczymy. Dobra, proszę Państwa. Dziękuję Państwu. Dobranoc i do następnego razu. Nie wiem kiedy będzie. To wszystko zależy od tego całego cholernego internetu. a Ja powiedziałem, nie mogę po prostu. Nie mogę niestety, proszę Państwa, no mieć tutaj internetu takiego, jakiego bym chciał, a to jest tak, jak jest. No, także musi być. Dobra, dziękuję Państwu, dobranoc i do następnego.